To jest magazyn Halo Polonia. Witamy Państwa bardzo serdecznie. A teraz zapowiadany konkurs Patria Nostra i osoby, które brały w nim udział, a także profesor Jan Żaryn, pomysłodawca. Witam wszystkich serdecznie. Pamiętam, że kiedyś tutaj rozmawiając mówiłem, że tak dużo osób nie było, ale wtedy było mniej. Dziś jest więcej. Panie profesorze, zacznijmy w takim razie od Pana jako pomysłodawcy tego konkursu. Czy jakaś z tych prac, zaraz powiemy, jakie to były prace, utkwiła Panu w pamięci? Tak, w sumie było 90 prac, 90 ekip, także mogliśmy przyjść tutaj wszyscy, to wtedy dopiero byłby rekord. Absolutnie. Ale prace były szalenie ciekawe ze względu na to, że wszyscy praktycznie autorzy byli w 100% ich twórcami, czyli nie było takiej sytuacji, żeby był to zlepek cudzych zdjęć, cudzych fragmentów filmów, tylko generalnie uczniowie zdecydowanie wzięli w swoje ręce cały ten pomysł. Między innymi na przykład król Zygmunt III Waza, który przenosi stolicę z Krakowa do Warszawy i w 30 sekund rzeczywiście jego korona przemierza z tejże krakowskiej metropolii z Wawelu ku Warszawie i tam bum, 1611 jako data, którą uznali autorzy za faktyczną datę zainstalowania się Zygmunta III Wazy w Warszawie. Ale filmów była o jednak XX wieku, to była dominanta, głównie II wojna światowa, powstanie, żołnierze wyklęci, Inka. To powiedzmy, dlaczego filmy i dlaczego 30 sekund? 30 sekund, bo tyle miała mieć praca, a film, tak, taka prezentacja, była w całości robiona przez uczniów. Tak jest. I później będzie to umieszczane na billboardach w Warszawie, w markach. Tam będą mogli wszyscy obejrzeć sobie, jadąc na przykład ulicą Radzymińską w stronę Marek i Radzymina, i będą mogli sobie zobaczyć te prace i też no, sprawdzić, czy w 30 sekund uczniowie potrafili przekazać jakąś myśl, no właśnie, jakiś to sygnał informacyjny. Będzie można sprawdzić, czy uczniowie faktycznie w pół minuty potrafią to przekazać. My tutaj z tyłu mamy te pracę. O, tutaj na przykład mamy taką tak wędrującą łapkę. No to zwróćmy się do uczniów. Ilona, jakim tematem ty zajęłaś się w swojej pracy? Moim tematem była odsiecz wiedeńska, która miała miejsce 1683 roku, 12 września. Była to praca wykonana przeze mnie i dwóch moich kolegów. Pracowaliśmy nad nią około miesiąca. O, czyli taki temat dosyć odległy historycznie. Dlaczego cię zainteresował? Ponieważ odsiecz wiedeńska pokazuje to, że obroniliśmy Europę od islamu, jak pokazaliśmy to w naszym filmiku. To jest dla nas bardzo ważne, bo jesteśmy na Kresach i wiara jest dla nas tak samo ważna, jak i dla Polaków tutaj. No właśnie, bo warto zaznaczyć, że ta młodzież, która tutaj z nami jest dzisiaj w studiu zgromadzona, to jest właśnie młodzież z Kresów. Aneta, twój temat pracy był jaki? Witwa pod Orszą, czyli właśnie te łapki, na które pan zwrócił uwagę, to właśnie był nasz filmik. I to był temat, tutaj z panem profesorem, jak wcześniej rozmawialiśmy, to mówił, że przede wszystkim historia XX wieku, druga tak, wojna a na światowa. Razie przykłady inne. No właśnie. Ale dominanta skąd, to druga skąd wojna. Ten pomysł? Dostaliśmy trzy tematy i uznaliśmy właśnie ten za najciekawszy, bo o bitwie pod Orszą zbyt dużo się nie mówi, mimo że jest to bardzo ważna bitwa, która w zasadzie doprowadziła do Unii Litwy i Polski. No właśnie, dobrze, to próbujmy dalej. Karina, jeszcze ciebie zapytam. No, tematem mojej pracy był wybuch II wojny światowej. Właśnie nasz filmik był o XX wieku, czyli tak, 1 września 1939 roku wybuch II wojny światowej, no i uznaliśmy, że to taki ważny temat, że chyba to jest najważniejsze w XX wieku. No i dobrnęliśmy do historii II wojny światowej. Ja jeszcze Martę zapytam, czy trudno było zrealizować ten projekt w 30 sekund, zmieścić się? Trudno było wymyślić, ale postawiliśmy na oryginalność. Chcieliśmy zmieścić jak najwięcej, jak najciekawiej w tym krótkim czasie i musieliśmy dużo skrócić i wyrzucić trochę informacji, którą jednak chcielibyśmy przekazać, ale uważam, że nam się udało. To, panie profesorze, proszę nam jeszcze na koniec podsumować. Faktycznie udało się, były to ciekawe prace, one są do obejrzenia. Powiedzmy od razu, tak, gdzie? Patria Nostra, taki jest tytuł całego projektu.
i można je na stronach tegoż konkursu zobaczyć, czyli www.patrianostra.pl. Będzie można oczywiście także zobaczyć na tych wspomnianych billboardach w drodze do Radzymina. I jest to bardzo moim zdaniem ciekawy projekt edukacyjny, bo dopowiedzmy, że z jednej strony jest to uczenie dwóch umiejętności jednocześnie. Z jednej strony nowoczesna technika i z drugiej strony historia. I takie połączenie bardzo, mam nadzieję, że jest atrakcyjne dla młodzieży, bo uczycie się i historii, i pewnych umiejętności, na przykład tworzenia reklam, bo to jest w zasadzie technika reklamowa. Tak, bo to tak naprawdę mówimy o filmach promocyjnych, które w tym przypadku promują polską historię. Tak jest. No, oczywiście jest czekamy na to. Promujący postawy patriotyczne. Myślę, że wszyscy, którzy wzięliście w tym udział, to z miłości do ojczyzny zrobiliście. I dziękuję za wzięcie udziału także w naszym programie. Czekamy na te billboardy, które będziemy mogli zobaczyć na ulicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.